Witam uszanowanie panowie, w tym momencie pomogę wymienić pompę hamulcową w BMW E92, ale dotyczy to, jak domniemywam, większości modeli BMW z podobnych roczników 2000 nawet pod 2010. Zasadniczo to bym powiedział, że większości modeli, bo pewnie tutaj to miejsce jest podobnie skonstruowane w wielu modelach i będzie się to kosmetycznie różniło kształtem, ale nie za bardzo robotą. Więc tak, żeby wymienić pompę hamulcową, no to wiadomo, najpierw musimy się pozbyć nie tyle podszybia tutaj zamontowanego elementu, to jest taki wspornik do filtra kabinowego. Jest tutaj zamontowany filtr kabinowy na górze, taki długi akurat w tym modelu, i musimy się tego pozbyć. Jak się pozbywamy? W prosty sposób. To jest mocowane akurat tutaj dwoma śrubami. Tutaj jest jedna śruba, z drugiej strony, po drugiej stronie pojazdu jest druga śruba na kluczyk 8. Dodatkowo oprócz tego odkręcamy tutaj obecny właśnie tą pokrywę filtra kabinowego i to jest mocowane na 6 śrubkach. 1, 2, 3, 4 i tutaj z przodu są dwie, podnosimy, po to to odsuwamy, dlatego że to nam jakby oddzieli tą część bezpośrednią podszybia od tego stojaka filtra kabinowego. Musimy się po prostu od tego oddzielić, czyli tak, odkręcamy to, odkręcamy tamto, pozbywamy się, wysuwamy tutaj wiązkę elektryczną przewodu napięcia bezpośrednio od akumulatora, to ona jest na takich trzech zatrzaskach, jak widać, wsuwamy tutaj pomiędzy tą osłonę tego właśnie filtra, wsuwamy delikatnie śrubokręt, żeby nacisnąć ten ząbek zapadki, obniżamy go w dół i wysuwamy delikatnie. Żadnego łamania, żadnego szarpania, żadnej partyzantki, panowie. Robimy raz robotę i porządnie, i tak samo kończymy tą robotę w pełnej kulturze. Czyli wszystko wypinamy. Mamy, pozbywamy się tegoż właśnie podszybia. Jeszcze element taki mocujący, który tutaj jest. Tutaj są takie dwie zaślepki. W tym miejscu jest zaślepka, taka pokrywka plastikowa i z drugiej strony vis-a-vis. Ta pokrywka tutaj osłania nam zbiornik płynu hamulcowego i tam z drugiej strony osłania elektrykę. Tutaj są takie dwie zapinki z boku plus gumowa taki łącznik, też go tutaj na bok przesuwamy, wypinając go z tej zaślepki, pozbywamy się tego, tak? Żeby pozbyć się też tego podszybia, to tutaj, w tym miejscu też jest taki łącznik gumowy. Tu u mnie akurat w tym egzemplarzu jest urwany, nie ma to znaczenia, ale tutaj będąc też go odsuwamy na bok, pozbywamy się tego, nazwijmy to umownie, podszybia. Nie mamy już podszybia, tak? Kolejno musimy uwolnić, ja już mam to rozkręcone, dlatego wam pokazuję, tutaj jest mocowanie do pedału hamulca. Żeby się dostrzeć do tego pedału hamulca, bo docelowo, ja zaraz opowiem, jak to zrobić, musimy wyciągnąć całe serwo, całe wspomaganie hamulców. Żeby się dostać do tego mocowania pedału hamulca ze wspomaganiem, musimy w kabinie, ja nie będę tego pokazywał, pozbyć się tej osłony nad nogami plastikowej, tapicerki nad nogami. Tam się odkręca to na kluczyk Torx, zdaje się 3 albo 4 śrubki, po czym ściągamy, będzie to klarowne, ściągamy, pozbywamy się tego w dół. Tam będą podpięte kilka spraw elektrycznych, OBD między innymi, lampka, coś tam jeszcze. Oczywiście wszystko delikatnie wypinamy, żeby ten plastik całkowicie odsunąć na bok. Kolejną sprawą jest bezpośrednie rozłączenie pedału hamulca z serwem, a dzieje się to w następujący sposób. Tutaj jest trzpień, który łączy właśnie ten pedał. Tam jest taka zawleczka, którą podważamy do góry blaszkę i zsuwamy całą tą zawleczkę. Po czym trzpień, no wiadomo, wyciągamy, mamy luźne już to, ale wciąż mamy serwo zamontowane w karoserii samochodu. Do karoserii jest to przymocowane, tak jak widać tutaj na załączonym obrazku, na dwie śruby. One są tutaj, w tym miejscu i w tym miejscu. To są te śruby przymocowane. Na kluczyk 13 odkręcamy od strony kabiny, czyli kładziemy się tam, gdzie jest kabina, odkręcamy te śruby. Czyli w kabinie mamy poluzowane wszystko, tak? Kolejnym elementem jest tutaj zrobienie sobie miejsca w tym tutaj okręgu, żeby można było w ogóle to serwo wyciągnąć. Dlaczego wyciągamy serwo? Dlatego, że nie wyciągniemy pompy hamulcowej, która jest tutaj zamontowana. To już jest druga, że tak powiem, pompa. Tutaj mamy pompę używaną, specjalnie ją położyłem. Dlatego, że tutaj ten element jest schowany bezpośrednio w tymże serwie. Tak jak widać, tu wystaje mniejszy już kawałek pompy, dokładnie ten. Odtąd, a to jest schowane i nie damy rady wyciągnąć do tyłu tej pompy, dlatego że ta tutaj osłona tego całego koryta na serwo nie pozwoli nam tego wysunąć. Musimy pozbyć się całego serwa, wyciągnąć je na zewnątrz. Żeby serwo wyciągnąć na zewnątrz,
musimy porozpinać wszystkie przewody hamulcowe i pozbyć się agregatu tego DSC ABS-u. Tutaj mamy agregat na zewnątrz. Po co się pozbyć agregatu? Ano po to, żeby swobodnie wyciągnąć tą puszkę wspomagania serwa. Wtedy będziemy można tutaj swobodnie sobie operować do góry i pociągnąć to do siebie. Nie ma co się już czaić nad tym, żeby tego nie rozpinać tych przewodów hamulcowych, dlatego że i tak my musimy rozpiąć przewody hamulcowe od pompy, czyli wprowadzamy tam już powietrze i tak zapowietrzamy układ, dlatego to już czy my zapowietrzymy w dwóch wężach, czy my zapowietrzymy we wszystkich, no to już nie ma żadnego znaczenia. Hamulce trzeba zasadniczo całkowicie od A do Z odpowietrzyć i uważam, że agregat powinno się wyciągnąć dla wygody pracy, tak? Agregat jest zamontowany tutaj, w tym miejscu i agregat jak wyciągamy? Odpinamy, wiadomo, odkręcamy wszystkie przewody hamulcowe, które do niego są przykręcone. Oprócz tego on ma oczywiście podpiętą elektrykę tutaj tej kostki. BMW ma swój system, już pokazuję tutaj takiej zapadki, którą wcześniej pociągamy do góry, kostka nam samoistnie odchodzi na bok od części, od agregatu, no i ją odsuwamy na bok, tak? Mamy wypięte to, po czym agregat jest montowany na trzy śruby do karoserii, na takim stojaku, widać tam stojak i to są trzy śruby, w tym miejscu i tam, i tam w tamtym miejscu. Odkręcamy te śruby do góry, pozbywamy nakrętki, dokładnie nie śruby, pozbywamy się tych nakrętek, agregat wyciągamy. Tu to się podda, to jest odpływ wodny, on się podda nam, żebyśmy wyciągnęli. Oczywiście przewody możemy w jakimś sensie sobie wyginać. Uczulam, raczej polecam zapisanie sobie, który przewód jest dokładnie do którego otworu, albo zrobienie sobie zdjęcia, dlatego że wprawdzie no ciężko jest pomylić się, ale myślę, że jest to możliwe i nie jest to wskazane, tak wiadomo o co chodzi. Także jak najbardziej zaznaczyć sobie, który z tych przewodów hamulcowych do którego otworu wchodzi w agregacie. Jak już pozbyliśmy się agregatu, wypinamy przewód bezpośrednio idący z wakupompy, który dostarcza nam podciśnienie do tej puszki, skrzynki wspomagania hamulców. To jest ten przewód tutaj. On się znajduje, jeżeli chodzi o samochód, to on wychodzi nam tu i tutaj jest. To jest ten wąż, ten przewód. Żeby go wypiąć, bardzo prosta sprawa, proszę bardzo. Naciskamy zawleczkę. O, ja naciskam, ona się poddaje, ona idzie i bez problemu rozsuwa nam się ten przewód od tego tutaj węża. Tak, mamy to odsunięte. Tutaj też musimy się pozbyć tej plastikowej osłony. Ona jest ogólnie to jest zamontowana w tym miejscu, odwrotnie trochę, tak o, w ten sposób. Tutaj przez ten otwór przechodzi właśnie ten przewód rozpięty, także nie będziemy mieli problemu, rozpięty podciśnienia. Tu obok, ta mała dziurka, to jest ten przewód hamulcowy, który akurat tutaj dostarcza nam już płyn do lewego zacisku hamulcowego przedniego, a jego wypinamy w ten sposób. To się rozchyla, to się rozszerza. Bez problemu nam cyk i zejdzie. Także ten plastik też pozbywamy się. Wszystko dla wygody wyciągnięcia całej tej puszki serwa, tak? To jest wszystko po to. Jak wyciągniemy to wszystko na zewnątrz, no to już na zewnątrz nie ma najmniejszego problemu, mamy taki stan rzeczy, dwie śruby, trzynastki, nakrętki tutaj i tutaj, jak mamy tych, to wszystko, aha, jeszcze co, no bo tutaj nie mam tego pokazane, ja pokażę. Zbiornik hamulcowy jest zamocowany oczywiście, on jest zamocowany na wcisk do pompy, z tym, że zanim zaczynamy go wyciągać, on jest na taką zawleczkę. To jest taka zawleczka sprętu. Pod spodem zobaczycie, że jest ona w zbiorniku tym na płyn hamulcowy. Musicie tutaj wypiąć i wysuwamy ją. Koniecznie, dlatego że ona nam blokuje wyciągnięcie do góry całego tego. Proszę bardzo, tutaj widać te dziurki, które są na dole, to one właśnie trzymają tą zawleczkę, tak? I tutaj to jest, o tutaj z drugiej strony, jedna ręka, cholera. O, polało się, ale to nic, no nic się nie stało. I tak to wszystko będzie w płynie hamulcowym. Także pozbywamy się zbiorniczka płynu, dlatego że pompę jak kupujemy, to pompa jest dostępna, znaczy pewnie są dostępne pompy razem z zbiorniczkiem, ale przeważnie jest to tylko i wyłącznie sama pompa, czyli jakby ten element. Oryginalnie nie, no nie wytrzymam, no nie wytrzymam. Drugi raz kręcę film i drugi raz mamy taką sopkę. O Boże, 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 już. Oryginalnie ten element jest dostępny bez
bez tego zbiorniczka, który no nie powinien nam się zepsuć, tak? No bo cóż może się zepsuć w plastikowym zbiorniczku, raczej nie powinno być wszystko w porządku. Polecam wcześniej w ogóle, zanim zaczniemy demontować te wszystkie przewody, to jednak wcisnąć tam jakąś szmatę, po to, żeby ten płyn, który siłą rzeczy, no nie jesteśmy w stanie nad nim zapanować, będzie nam wyciekał, no to tam, żeby gdzieś uciekał jednak na szmatę, bo wiadomo, jest to rzecz nie szkodliwa dla naszej karoserii, także i tak później tam będziecie musieli to całe korytko, tutaj gdzie jest to ładnie sobie wyczyścić przed montażem, żeby nie było tam, nie pływał płyn, nie został. Jeżeli ktoś by się chciał pozbyć, wymienić, czy cokolwiek zrobić z tym kanałem wodnym, plastikowym, znaczy gumowym w tym przypadku, tutaj to, ten element dokładnie, który nam odprowadza wodę z podszybia, która tutaj ścieka tędy w dół, poprzez nadkole, na zewnątrz to wszystko, tutaj tym otworem upuszcza nam wodę na zewnątrz, to jest ten kanał mocowany w trzech punktach, mianowicie zaraz, gdzie ja mam latarkę? Jest latarka. Mianowicie tak, tam na dole jest taki taki klips niewidoczny. Nie mogę do tego. W każdym razie tam na samym dole jest klips. Może tego nie widać teraz w tym momencie. Okrągły, który tylko i wyłącznie podważamy. Tutaj, w tym miejscu, widać nawet, że jeszcze jest u mnie, proszę bardzo, jeszcze jest u mnie niedociśnięty do karoserii, jest na kluczyk 10. To jest taka śruba karoseryjna wystająca i plastikowa jakby nakrętka, coś takiego, albo naciskana, albo wyciskana na kluczyk 10, czy wkręcana. Pozbędziemy się tego. I trzecie miejsce, proszę bardzo, też kołek jest niedociśnięty, tak jak tutaj widzimy. Kołek, który w środku wyciągamy grzybka, żeby pozbyć się później kołka. Czyli trzy punkty, no i to normalnie podciągamy do góry cały ten element. Mogę, polecam zwrócić uwagę, bo ja też to miałem zdemontowane, jak będziemy to wkładać wszystko razem, żeby to miało sens i żeby spełniało swoją funkcję, to oczywiście musi być odpowiednio zamontowane, czyli tak, tutaj ten język ściekowy wody, proszę bardzo, on musi być nad tą gumą, no bo jaki jest sens, że my go zostawimy pod gumą, że woda będzie nam wciekała tu i do koryta tego, tu gdzie jest to serwo hamulcowego, nad gumą musi być, po to, żeby tu później ściekała woda tam do tego otworu. Tam na dole polecam też uważać, dlatego że tam jest, jak widzimy przy karoserii, na styk wmontowane, ta guma jest na styk i tam też trzeba dosyć dobrze to przyłożyć, żeby to leżało, że tak powiem, tam na dole. Tam to wszystko musi być idealnie leżeć przy karoserii. Wtedy będzie spełniało swoją funkcję, że ta woda, która się zbiera na podszybiu w różnych tych, to tutaj w tych miejscach, to ona odpłynie nam poza samochód, a nie będzie gromadzić się gdziekolwiek tutaj i tworzyć jakąś kałużę, czy docelowo rdzę, tak? Tutaj wiadomo, że jest element takiej siatki, który tu w tym miejscu jest siatka oryginalna, już ją pokazuję. Coś takiego plastikowa i to jest po to w ten sposób zamontowane. Jak zbierają się liście w jesień, szczególnie kiedy z drzew lecą różne tematy, no to wiadomo, że to jest po to, żeby zahamować te największe zabrudzenia, żebyśmy raz na jakiś czas to czyścili, tak? Bo tutaj jak się nam to wszystko zalepi liściami, no to niestety mamy sytuację taką siłą rzeczy, że ta woda no nie ma siły, żeby nie przeciekła gdzieś tutaj właśnie do tego kanału, a wręcz nawet w niektórych samochodach, jak się nie czyści, uczulam w ogóle w samochodach, czyścimy te kanały spustowe, kanały odpływowe, bo jak nie czyścimy, to historia jest, w wielu samochodach jest tak to skonstruowane, że ta woda dosłownie bezpośrednio leci nam na wykładzinę pod nogami i dziwimy się, że mamy mokry samochód, z której strony, z prawej czy z lewej, dlaczego mokry, skąd się wzięło to mokre, przecież szyby nie przeciekają, szyby były pozamykane, a w środku mamy mokro. Dosłownie w większości przypadków jestem więcej jak przekonany, że dotyczy to odpływu właśnie tego z podszybia wody, zatkane, albo w ogóle ich nie ma, albo ktoś czyścił za bardzo ostro czymś takim, że albo rozerwał ten odpływ, albo go od karoserii odczepił. Miałem takie przypadki, zwracamy uwagę na te odpływy. One są oczywiście po dwóch stronach karoserii, po tej stronie i po tamtej stronie. Muszą być one drożne, żeby to wszystko działało tak jak należy, a nie żeby ta woda jakimiś tam zakamarkami szła po prostu nam ta deszczówka do kabiny i mamy, wiadomo, już większy problem, bo jak nam zamoknie tapicerka wewnętrzna, to jest naprawdę, jest co robić, żeby to wysuszyć ogólnie. Ja myślę, że to jest wszystko. Chyba temat jest wyczerpany. Nie będziemy tutaj dalej męczyć tego tematu. Później wiadomo, odpowietrzenie, no to już tego nie mówię. Montaż to jest odwrotny.
do tego, powiedzmy, demontażu, tak? Nie jestem w stanie przy Was zrobić tego montażu, demontażu, bo mam tylko i wyłącznie, no niestety akurat w moim przypadku, dwie rączki. Ale polecam Panom, bo jest taka funkcja, taka łapka do góry, łapka w dół. Jak się podobało, jak uznacie, że coś tutaj wyciągnęliście z tego, bardzo bym prosił łapkę w górę. Jak uznacie, że to było nędzne, słabe, fatalne, no to łapka w dół, wiadomo, nie? Jak komuś to ulży, to niech robi. Ja nie mam nic przeciwko, jestem pozytywnie nastawiony do ludzi, także róbcie, co chcecie po prostu, no. Na razie, pa, do usłyszenia następnym razem.